Witajcie, dzisiaj miks mediowa książka, czyli próba ogarnięcia chaosu. Bo według mnie miks media to takie mieszanie wszystkiego, co mamy w szufladzie, z nadzieją, że wyjdzie fajnie. A że bywa różnie, o tym przekonacie się w środku filmu. Książeczka wygląda tak i jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak powstawała, zapraszam na film. Całość jest zrobiona na bazie drewnianej książki, książki z kluczykiem. Zaczynam od malowania książki na biało. Farba akrylowa oczywiście biała i maluję zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Nie za grubo, bo jak przedobrze, to książka nie będzie się chciała zamykać i będzie trzeba szlifować. Książka wyschła, a ja wyszukałam mgiełki. Brązowy, złoty, turkus i akwamaryna. I zaczynam chaos, który trzeba będzie jakoś ogarnąć. Jestem leniwa, nie czyszczę pompek jak zaleca producent, więc zamiast psikać, pluję farbami. Ale mnie to nie przeszkadza, wymieszam wszystko gąbeczką. Trudno coś komentować, po prostu psikamy, mieszamy i mamy nadzieję, że to będzie jakoś wyglądało. Bo jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, więc zaczynam suszenie. Jeżeli po wysuszeniu kolory wydają się za jasne, trzeba powtórzyć operację. W suchej książce przyciemnię brzegi, zrobię to tuszem permanentnym i gąbeczką. Szybko, łatwo i od razu jest suche. Tusze pigmentowe się do tego nie nadają, ponieważ przy późniejszej pracy będą się rozmazywały. Do dalszego ozdabiania użyję szablonu. Żeby ładnie się trzymał powierzchni, popsikam go klejem tymczasowym. W wielu filmach użyłam tego preparatu, więc nie będę o nim opowiadała. Po prostu jest genialny. Przykładam i szablon się trzyma. Teraz użyję farby białej, beżowej oraz specjalnego proszku do patynowania. Wyszło okropnie. Pokażę Wam to paskudztwo jeszcze raz w zwolnionym tempie, a sama jak sarenka zerwałam się ze stołu i pokopytkowałam do łazienki, żeby zmyć okładkę. Uff, zmyło się do czysta, więc można spróbować jeszcze raz. Tym razem farba akrylowa biała i heavy body gel. To jest bardzo gęsta, przeźroczysta pasta strukturalna. Występuje w kolorze matowym oraz błyszczącym. Po namyśle użyłam tą błyszczącą. Najpierw nałożyłam ją na okładkę i na już nałożoną pastę nałożyłam białą farbę. Nierówno, gdzie niegdzie, ponieważ chciałam, żeby tło prześwitywało. Mimo starań przedobrzyłam. Druga strona wyszła mi lepiej. Na tej nałożyłam zbyt dużo białego, ale niech już zostanie. Jeżeli ma to wyglądać książka, to po pierwsze musi mieć grzbiet, a po drugie musi mieć kartki. To jest biała pasta do modelowania. Po pierwsze zamalowuję to, co było pod spodem, po drugie nadaję strukturę. W założeniu grzbiet ma wyglądać jak skóra. Grzbiet schnie, a ja nakładam pastę na boki, ponieważ mają powstać kartki. Pastę nakładam cieniutko, a następnie przejeżdżam po niej zwykłym widelcem. Zamiast widelca możecie użyć grzebienia, wszystko jedno. Teraz nie wygląda najlepiej, ale pomalujemy i będzie cudownie. Chciałabym, aby grzbiet książki imitował skórę. Brązowa, czarna i złota. Namieszam i mam nadzieję, że będzie wyglądało dobrze. Aby uzyskać ciemny kolor, mgiełkę nakładam, suszę i nakładam farbę ponownie. Teraz czas na postarzenie kartek. Zobaczyłam, jak wyglądają moje ulubione książki na półce. Po prostu brudne są w miejscach, gdzie je dotykałam palcami. W związku z tym na rogach przyciemniłam najbardziej. A teraz trochę ozdób na wieczko. Konik ze sklejki oraz taki specjalny zestaw sklejkowy z Tamperii. Kilka elementów wykorzystam. Fajna jest tutaj na przykład dziurka na kluczyk. Zobaczcie, układam te elementy i praktycznie ich nie widać. W tej maksymalnej pstrokaciźnie pomogę sobie czarnym tuszem permanentnym. W miejscach, gdzie przykleję ozdoby, podmaluję na czarno. Tusz permanentny to nie jest mały wydatek, ale naprawdę warto go mieć. Tak właśnie wycieprałam miejsca pod ozdobami i teraz prezentują się one w ten sposób. Teraz wystarczy drewienka przemalować i praktycznie gotowe. Nie rozszerzam już palety barw, cały czas korzystam z tych samych kolorów. Pod mgiełki konika pomaluję na biało, niech schnie. A to jest biały pigment. Ma płynną konsystencję i łatwo się dzięki temu maluje. Zrobię szef, to zazwyczaj jest fajna ozdoba. Konik po pochlapaniu i pomalowaniu wydawał się trochę nudny.
Pieczątki i szablony są dobre na wszystko. To jest zestaw stamperii, jak na razie dostępny w naszym sklepie. Zapraszamy, adres na dole strony. O ile stempla nie odkleimy od plastiku, to nie wymaga on bloczka akrylowego. Wygrzebałam w szufladzie brązowy tusz permanentny i konika odbiłam na brązowo. Nie było to konieczne, ale tą pieczątkę kupiłam niedawno, więc kto bogatemu zabroni. Postarzenie boków jest niezbędne, wszystko wtedy wygląda lepiej. I jeszcze raz Heavy Body Gel. Pomyślałam, że błyszczący konik będzie wyglądał lepiej niż matowy. A po wyschnięciu można wszystko skleić razem. Express Glue jest genialny, tani i trzyma do końca życia oraz jeden dzień dłużej. Może głupio, że tak się chwalę, ale kupiłam sobie jeszcze jedne pieczątki. Po prostu śliczne. A tak naprawdę kupiłam te pieczątki, bo ważka jest przepiękna. I tak sobie pieczątkuję i czuję się, jakbym kupiła nowe, najpiękniejsze szpilki. A nawet szpilki i torebkę do tego. A z bliska pieczątka wygląda tak. Dziś wisienką na torciku jest sznureczek. Żeby wszystko wyglądało nienagannie, sznurek i kokardka to dwa oddzielne byty. Tak jest po prostu szybciej i prościej. A tak wygląda gotowa książka. Mogłabym powiedzieć, że męczyłam się z nią tydzień, ale to nieprawda. Codziennie po pracy biegłam do domu, żeby sobie z przyjemnością coś popaprać na tej książeczce. Może nie jest to dzieło życia, ale dostarczyło mi wielu przyjemności. I to już koniec filmu. Książka prezentuje się tak. Wszystkim bardzo dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.